最後。Tak właśnie wygląda mój codzienny poranek. Jedziemy właśnie na pierwszy trening. Będzie to siłownia. Piotrek Pietrzak, nasz ukochany trener od przygotowania fizycznego. Myślę, że zaproponuje nam dzisiaj duże menu, ponieważ w tym tygodniu jest Liga Mistrzów i z powodu takiego, że mamy pierwsze miejsce w grupie, możemy sobie pozwolić na cięższy trening. Także zapraszam Was na halę, na siłownię. Zobaczycie, jak to wygląda, jak pracujemy razem. Witam Was na hali Azoty. Razem z Pandą, naszym fizjoterapeutą. Pewnie dobrze znacie to miejsce. Zapraszam Was do środka. Zobaczycie, jak wygląda nasze życie od środka. To zapraszam do naszego królestwa brudnego. Witam Was w szatni. Tu jest moje miejsce. Siedzę obok Wiśni i dalej Bociuś i szanowny pan Mateusz Bieniek, który właśnie przyszedł do nas na trening. Mieszkaniu. Jesteśmy po porannym treningu i szykujemy mały obiadek, moja specjalność, czyli steki. Ugoszczę naszego fotografa i później on podzieli się z Wami wrażeniami, czy było dobre. Dobra, widzicie, co siatkarze przeważnie jedzą na obiad. Możecie pod filmikiem pochwalić się, co Wy lubicie jeść i co uważacie za zdrowe. A więc smacznego. Tak właśnie wygląda moje życie w dniu, kiedy mamy dwa treningi. Myślę, że wszyscy sportowcy spędzają je podobnie, szczególnie siatkarze. Po obiedzie udałem się na drzemkę, stąd teraz wyraz mojej twarzy lekko zmęczony, ale zaraz już pora się rozbudzić. Razem z Adrianem ruszamy na halę, gdzie pokażemy Wam urywki naszego drugiego treningu. Myślę, że będzie trochę ciekawiej, bo będą piłki, będzie hala, czyli to, co kibice chyba lubią bardziej. My wiemy, że dzisiaj będzie ciężko, bo jest poniedziałek i zawsze mamy około 3 godzin pracy, więc ruszamy do roboty. Jak trenujemy, to oczywiście były fragmenty tego, co robimy na co dzień. Treningi są różnorodne. Dzisiaj nie było bardzo ciężko, szczególnie dla nas, którzy najczęściej gramy. Także dziękuję, że ze mną byliście, razem spędziliśmy ten dzień. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzień siatkarza. Pozdrawiam.